Koliber. Tomasz Markiewka, Stowarzyszenie Koliber. Ja mam pytanie o już poruszony temat z pewnej strony, ale zapytam o to z drugiej strony, o SPO. Bo z jednej strony w ostatnim wywiadzie pan Lew Starski, wiceszef PGZ-u, wspomina, przyznaje się, że brak doświadczenia PGZ-u jest problemem w negocjacjach z Amerykanami odnośnie systemu Wisła, który jest kluczowy dla naszej obronności, a z drugiej strony przetarg na BSM, system zarządzania polem walki dla Rosomaków, jest przekazywany dla PGZ-u, który jednak nie wywiązuje się z tego, co zapowiedział rok wcześniej, czyli że technologicznie nie będzie zdolny przygotować tak szybko, jak zapowiadał. A mamy polskie firmy, takie jak WB Electronics, który podobny system sprzedaje do Szwecji, do Stanów Zjednoczonych, do Indii, za niedługo być może do Australii, bo są prowadzone rozmowy. Dlaczego nie korzystamy z polskich firm prywatnych, tylko upieramy się na spółki Skarbu Państwa pod pozorem bezpieczeństwa państwa, mimo że Amerykanie korzystają z firm prywatnych przy tego typu modernizacjach. No i takim przykładem też kolejnej wpadki spółki Skarbu Państwa była ostatni przetarg, który przegrał Orlen przez brak podpisu kwalifikowanego. Ja tylko dla porządku, panie ministrze, przepraszam bardzo, ja upraszam o to, żeby te skróty rozwijać. Ja rozumiem, że temat może no, nie jest hermetyczny, ale też w imieniu widzów i swoim proszę o to, żeby było jaśniej. Pierwsza sprawa, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa i doświadczenie. O, PGZ. Polska Grupa Zbrojeniowa powstała w 2013 roku bodajże i była efektem długiej niemożności podjęcia decyzji przez poprzedni rząd odnośnie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego. Były różnego rodzaju lobby lokalne, które nie godziły się na to, żeby któraś z tych firm była liderem. I wtedy, żeby zamiast ten spór przeciąć, pan premier Tusk podjął decyzję, że to wszystko wrzucić do nowego worka, stworzyć zupełnie nową firmę od podstaw. I takie mamy rzeczywiście w tym momencie efekty, że część kadr w tej firmie może nie mieć wystarczającego doświadczenia, ale uczy się bardzo szybko, jest coraz więcej kompetentnych ludzi, powstają nowe procedury, także jestem przekonany, że będzie to wkrótce nadrobione. Jeśli chodzi o stosunek do firm państwowych i prywatnych, rzeczywiście państwo ma większą kontrolę nad technologiami, nad działalnością firmy państwowej i część takich naprawdę najbardziej wrażliwych technologii powinna pewnie pozostać w rękach firm państwowych, ale zgadzam się z panem, że powinniśmy wykorzystywać potencjał również firm prywatnych i w tą stronę zmierzamy. To zresztą zapowiedział pan minister Macierewicz w swojej wypowiedzi związanej z kwestią wdrożenia systemu BMS. Tylko chciałbym skorygować, że w tym momencie żadna z firm w Polsce, ani PGZ, ani firmy prywatne, nie mają całkowitego rozwiązania. Firmy prywatne były dużo bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o software. PGZ jest bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o hardware, czyli o sprzęt, który ma wspierać tego rodzaju system. I opóźnienie tak naprawdę powstało na styku relacji PGZ-u i struktur zajmujących się badaniami i rozwojem w rządzie, w tym także Ministerstwie Obrony Narodowej. To jest kwestia procedur, które musimy pewnie także zmienić. Także to jest, ta wina jest rozproszona, ale tą sprawę monitorujemy i staramy się ją przyspieszyć.